drugim, Kamieszczuk spada na trzecie, a jest już zielone światło dla czwartego po pierwszej serii Stefana Laje. 133,5 metra Niemiec uzyskał, teraz świetna prędkość na progu. O, ładny skok Niemca. Laje, podobnie jak Granerud, nie psuje swoich skoków, jest w bardzo dobrej formie. 133,5 w pierwszym, teraz krócej o 7 metrów, 126,5, ale przy znacznie słabszym wietrze. Granerud skoczył 2,5 metra dalej. No, nie powinien go wyprzedzić Laje. Zobaczymy, czy zdoła wyprzedzić Kamila Stocha, który jest w tej chwili trzeci. Noty dla Niemca tutaj duża zgodność, po 18 od wszystkich sędziów. Piąty zatem za Polakiem. Kamil Stoch awansuje więc wyraźnie z tego 11 miejsca na półmetku rywalizacji.